Łomża liderem w realizacji największego subregionalnego projektu unijnego. Do wydania jest 45 milionów przez 3 lata na przedsięwzięcia związane z edukacją i rynkiem pracy. Nawet kilka tysięcy osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, ucząc się informatyki, języków obcych, podejmując studia podyplomowe, ucząc się nowych zawodów. Łomżyński samorząd będzie realizować projekt z 8 partnerami: powiatami zambrowskim, wysokomazowieckim, kolneńskim, hajnowskim, siemiatyckim, bielskim, łomżyńskim oraz z Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży. Dzisiaj mamy rynek pracownika, nie pracodawcy. Dzisiaj to pracownik dba o to, żeby podwyższać swoje kwalifikacje, żeby być jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku. I ten projekt daje takie możliwości i mam nadzieję, że wraz z podnoszeniem kwalifikacji również i w naszym regionie pracodawcy będą podwyższać wynagrodzenia. A drugi aspekt niezwykle istotny są to środki, które w ciągu tych najbliższych 3 lat zostaną w naszym regionie. 45 milionów złotych. To środki, w ramach których osoby będą mogły zdobywać kwalifikacje, ale też instytucje, firmy, które będą przeprowadzać szkolenia, między innymi szkoły językowe, będą miały możliwość rozwoju. To jedyny taki projekt w Polsce. Jego nazwa to Kompleksowy System Rozwijania Kompetencji i Umiejętności Osób Dorosłych. Innymi słowy, zainteresowani zdobędą te umiejętności, na które czekają pracodawcy. W ramach naszego województwa, w ramach konkursu, który był ogłoszony kilka miesięcy temu, w naszym województwie będą realizowane 3 takie projekty. Dzisiaj mówimy o projekcie w subregionie łomżyńskim, projekcie ukierunkowanym na kształcenie ustawiczne, co jest bardzo ważne, to trzeba podkreślić i o czym mówił pan marszałek także. Tym bardziej, że dotyczy to osób dorosłych, osób zamieszkałych właśnie w tym subregionie. O szczegółach związanych właśnie z tymi projektami, w jaki sposób do niego doszło, jaki cel, co to wszystko oznacza, opowie pan dyrektor Hubert Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chcielibyśmy naprawdę krótko, ale przybliżyć państwu samą ideę i pomysł, jak to się zrodziło i tak naprawdę o co w tym projekcie będzie chodziło. Oczywiście o szczegółach realizacyjnych opowie sam beneficjent, miasto Łomża, pani prezydent. Natomiast my tutaj z racji na funkcję w pewnym sensie płatnika w imieniu samorządu województwa chcielibyśmy państwu opowiedzieć o samej idei. Przede wszystkim jest to faktycznie projekt wyjątkowy, nikt tu dzisiaj nie przesadza, bo jest to projekt zintegrowany. Ja wiem, że dla państwa być może to nic nie mówi, natomiast to pojęcie projektu zintegrowanego funkcjonuje w porządku prawnym Unii Europejskiej. Jest to jedyny tego typu projekt w tym województwie i z tego co wiemy jedyny w całym kraju. A na czym polega ta integracja? Bo oczywiście nasze województwo słynie z takich innowacyjnych rozwiązań w tematach komplementarności, natomiast w tym przypadku nie mówimy o projektach czy o projekcie, który jest finansowany z różnych funduszy europejskich, ale jest to projekt de facto finansowany z jednego funduszu, czyli z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale de facto składający się z 2 odrębnych przedsięwzięć. Komisja Europejska dała takie możliwości, województwo tą możliwość wykorzystało. Pytanie po co? Po co łączyć 2 projekty w jeden projekt i wchodzić w jakieś trudne procedury i formalności związane z wydatkowaniem funduszy? Wszystko po to, dla dobra oczywiście mieszkańców, w tym przypadku mieszkańców subregionu łomżyńskiego, aby oferta związana z tymi projektami była w jednych rękach, w jednym miejscu i jak najszersza. I żeby to wsparcie faktycznie uczestnika, mieszkańca subregionu było maksymalnie kompleksowe. Łomża jako lider przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości ponad 40 milionów złotych. Inwestycje infrastrukturalne są ważne, ale ważne są też inwestycje bezpośrednio w człowieka, a więc podnoszenie kwalifikacji, umiejętności naszych mieszkańców w dzisiejszych czasach są niezbędne, kiedy na rynku pracy widzimy, że jest duża konkurencja, a przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oczekują
że będą mogli pozyskać wykwalifikowanych pracowników w każdym zakresie, czy językowym, czy zawodowym, czy ogólnym. Także ten projekt, myślę, że w znacznej mierze pozwoli pomóc naszym pracodawcom, przedsiębiorcom, instytucjom, samorządom podnieść kwalifikacje w różnych zakresach, tak jak powiedziałem, i faktycznie te 45 milionów z regionalnego programu operacyjnego w znacznym mierze pozwoli w ciągu tych 3 lat pomóc rozwinąć swoje kompetencje naszym mieszkańcom. Widać, że jest dobra współpraca i między starostwami, między starostami, którzy często są nawet z różnych opcji politycznych, a kiedy trzeba rozmawiać o rozwoju regionu, to siadają wspólnie, żeby coś dobrego zrobić. I to jest bardzo ważne zadanie przed nami, wszystkimi samorządami, żeby te środki jak najlepiej wydatkować, żeby oczywiście właściwie je dedykować, żeby spełnić z jednej strony oczekiwania i potrzeby pracowników, ale też trafić na ten rynek pracy, na zapotrzebowanie rynku pracy, bo chociażby rozwój tych kompetencji językowych. Czasem nastawiamy się wszyscy, że w sumie tylko język angielski to jest najważniejsze, a czasem właśnie są te produkty niszowe, któryś język, który akurat jest w danej branży, w danej dziedzinie potrzebny, konieczny i jest mało fachowców z tego zakresu. I druga rzecz to tak naprawdę dzisiaj rozwijając kompetencje cyfrowe różnego rodzaju specjalistów kształcąc w dziedzinie informatyki, automatyki, możemy pozwolić sobie na to, że właśnie nawet nie posiadając tutaj dużego zakładu pracy gdzieś, a siedząc w domu przy komputerze, można pracować dla różnych korporacji, dla różnych firm na całym świecie tak naprawdę. To jest też ważne, bo chociażby dokonania, czy to Politechniki Białostockiej, mówię tu o Łaziku Marsjańskim, mówię o fotonie, który został przez naszych studentów wynaleziony, wymyślony i cieszy się dużym zainteresowaniem, ale też nie można umniejszać rangi łomżyńskich uczelni, bo czy Państwowa Szkoła Wyższa Informatyki i Przedsiębiorczości, czy Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, to są uczelnie, które zaczynają się nie tylko w regionie, ale i w kraju liczyć i to jest ważne, żebyśmy wszyscy wspólnie działając mogli to poprawiać, to rozwijać ciągle i oczywiście myśląc o tych najmłodszych pokoleniach, które za chwilę wejdą w dorosłość, czy też już są osobami dorosłymi, żeby jak najwięcej tych kompetencji posiadali, tych przydatnych kompetencji, żeby zostawali tutaj w naszym regionie, budowali nasz region, no ale też oczywiście często jest tak, że w jakimś wieku dochodzimy do wniosku, że gdzieś tam się wypalamy już zajmując się od lat tym samym, no i chcemy się przebranżowić, przestawić, no i też to powinno temu służyć, tak? Nowe kompetencje, nowe możliwości, oby to było jak najlepiej wykorzystane i te owoce w przyszłych latach były oczywiście jak najszerzej dostępne dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w nietypowej formule projektu składającego się z 2 projektów, czyli najpierw kształcenie edukacyjne, informatyka, język albo studia podyplomowe, a następnie po weryfikacji przez doradcę edukacyjno-zawodowego wybór właściwej ścieżki zawodowej. Warto dodać, że preferowani w tym projekcie są mieszkańcy wsi i 50-latkowie. To nie jest jedyny projekt, zanim do niego przejdę, który w zakresie projektów miękkich udaje nam się w ostatnim czasie jakby realizować i pozyskiwać środki. Jeśli chodzi o projekty miękkie, to mi się ta współpraca z marszałkostwem układa doskonale i ten projekt tak naprawdę nie jest jakimś incydentem. Ten projekt jest jednym z bardzo dużych elementów obrazu miasta Łomży, który jest konsekwentnie przez nas budowany. To jest jakby nasycenie w każdym obszarze, gdzie są potrzeby związane z inwestowaniem w człowieka. Nie będę mówiła o tych środkach ministerialnych, rządowych, bo nie dzisiaj ku temu pora, ale powiem o tym, że i przypomnę, że
to przecież my jako miasto, wprawdzie w Złomżyńskim Forum Samorządowym, to jest kolejny genialny moim zdaniem jakby inicjatywa, która bardzo mocno już w tej chwili żyje, bo pozyskaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, starostami tutaj obecnymi wiele środków już zewnętrznych. Wspomnę tylko o promocji kształcenia zawodowego, gdzie Łomżyńskie Forum Samorządowe jest partnerem projektu, który odpowiada za promocję kształcenia zawodowego w całym województwie podlaskim. Chciałabym też wspomnieć, korzystając z okazji, o projektach edukacyjnych licznych, które dzięki tutaj życzliwości marszałkostwa udało nam się pozyskać, czy to na edukację przedszkolną, czy też na wyrównywanie szans edukacyjnych, i one w tym czasie, w ostatnim czasie są realizowane w naszych przedszkolach, w naszych szkołach. Nabór do projektu rozpocznie się na jesieni po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy dokumentów rekrutacyjnych i uruchomienia biur obsługi u każdego partnera.